Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Borderlands The Pre-Sequel u mnie na kanale i tak, lecimy na początek końca. Mianowicie zaczynamy ostatni rzut misji. W sensie może to jest chyba przedostatnia misja w ogóle, tak mi się wydaje? W grze w sensie? W każdym razie tak, zostaliśmy zdradzeni przez kogo się dało, konkretnie przez tutaj wesołą ekipę Lilith, czyli Lilith, Moxie oraz Rolanda. Jack bardzo źle to przyjął, my w sumie też to całkiem źle przyjęliśmy. Shut up, kid. Tak, i mamy teraz udać się do miejsca, gdzie został otwarty Vault. Hold up. I'll handle this. Tak, Jackie. Prosto ze stacji, co? Tak, generalnie oficjalnie w tym momencie Jack przestał bawić się w podchody, przestał bawić się w szczegóły. Jak ma coś zniszczyć, to zniszczy i tyle. Byleby dotrzeć do Volta, byleby zemścić się na Lilith i jej ekipie. I tak, tutaj to jest jakby, to jest ostatnia bardziej otwarta lokacja w całutkiej grze. Mamy tutaj ostatnie trzy questy poboczne. You search that site for a way into the vault. We go there, we get what's inside it, and we use it to kill Lilith, Roland, and all those sons of bitches. Once I'm even with those two, you won't see me again. Tak, dosłownie tak jak powiedziałem, Roland, fu. Jack, told me you're on your way inside the moon. That's wicked. If you see anything you think's valuable, grab it for me, eh? And be careful, won't you? O, zależy im. Tak, tak, dosłownie mówiłem wcześniej. Jack powiedział, że plan jest taki, odnajdujemy Volta, wchodzimy do Volta, zabieramy to, co mi jest i używamy tego, żeby zabić Lilith. Tak, każda postać dzwoni do nas i życzy nam powodzenia. To jest całkiem fajne. Podoba mi się to. Jak wiecie, jakoś, nie wiem, wykuwa nam, nie wiem, znajomość z tymi postaciami, powiedzmy. The refinery work took longer than the engineers estimated. Extracting the methane has exposed a deep shaft that the scientists on site say looks to be of Iridian origins. Now engineers are reporting seismic activity they think is linked to draining the methane. If we can get out first light, it won't be a moment too soon. Tak, mamy zapiski z Arpedon i drużyny z czasów, kiedy pracowali jeszcze dla Dala. Kopali w tej planecie i trafili na coś iridiańskiego pochodzenia. A to nigdy nie jest dobra informacja. Tak. O właśnie, mamy tutaj właśnie tak zwanych guardianów. Szlakby to. Są to oczywiście swego rodzaju, nie wiem, ochroniarze Voltów, którzy zapobiegają temu, by do właśnie skarbców dostał się ktoś nieproszony, na przykład my. Teraz będziemy walczyć głównie z nimi oraz z ekstremalnie zmutowanymi wersjami członków Zagubionego Legionu. Tak, i tutaj właśnie Athena dorzuciła, że hej, jak tylko wyrównam rachunki z Lilith i Rolandem, bo przez próbowanie zabicia Jacka stara... No cóż, Athena też znalazła się w ogniu krzyżowym, też prawie zginęła. No to cóż, to ona stąd spada i już dla niego nie pracuje, tak więc tak. Athena też sobie wyrobiła zdanie na temat właśnie Jacka. I nie jest to zdanie pozytywne. Nie jest to zdanie pozytywne. Ogólnie tak, będę się starał dzisiaj, co nie ma dla was totalnie żadnego znaczenia, ale jakby dzisiaj, to jest tym rzutem nagrań, zakończyć główną serię z pre-sequela. Potem oczywiście mam jeszcze Craptastic Voyage i tym też się zajmiemy. By the way, tak, nie wiem, jako że lubię nim informować o tego typu rzeczach, to wiedzcie, że dosłownie 2-3 dni temu, w momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, zakończyliśmy z Kacji nasze wspólne przejście poważnie. Craptastic Voyage. I muszę przyznać, że sam dodatek robi o niebo lepsze wrażenie niż cały pre-sequel. Jest zdecydowanie bardziej skupiony, z braku lepszego słowa. Co tutaj mam? Aha, dobra, to jest to przejście. Ale nie, tutaj gdzieś jest wyskoczy na górę. Tak, jest o wiele bardziej skupiony, o wiele lepiej napisany, o wiele inteligentniej napisany. W sensie jakby już sam pre-sequel jest całkiem nieźle napisany.
A w przypadku Klaptacji Voyage jest jeszcze fajniej, jeszcze śmieszniej. No i to jest jakby, wiecie, dodatek skupiający się na Claptrapie, głównym śmieszku uniwersum Borderlands, tak więc lepiej być nie może. Szkoda, że znowu, wiecie, walczymy z tymi legionistami. Walczymy z nimi jakby od połowy gry, więc wiecie, przydałoby się powalczyć z kimś innym, trafię w beczkę i dalej. Ej, kolego! Wiecie, właśnie lubię te takie szczegóły, że na przykład nie wiem, ci goście mają założone hełmy, więc nie możemy im odciąć dopływu tlenu, tak jak to robimy z innymi tutaj wrogami na Elpis. I tak, generalnie moim zdaniem ten rzut sidequestów w tej lokacji już jest totalnie wymuszony. W sensie jakby ogólnie sidequesty w tej grze bywają albo bardzo fajne, albo bardzo wymuszone. Te tutaj są ekstremalnie wymuszone moim zdaniem. Tak, kolego? The Don? To ja ten, ty kolego tam sobie biegnij, a ja okradnę cię z amunicji. G'day. So, I was mucking about just playing a bit of Snicket, this game that makes no sense, that's all the rage around here, and I hit my ball over there. Don't suppose you feel like feeling it for me, do you? I go, only I think it's against the rules. I'm supposed to run up and down on the spot shouting, how's that? Or something. I'll send the rough coordinates to your Echo. It's somewhere around there. I'm going to leave you to it while I try and keep track of the score. And believe me, between the two of us, you've got it easy. Okej, tak. Pan gra w grę, która nazywa się Snicket. Nie mam pojęcia, czym... Jest to prawdziwa gra, czy to się to jakoś tłumaczy na polski? W każdym razie tak, pan gra w Snicket i wyrąbał piłkę tak daleko, że no, zgubiła mu się i teraz mamy po nią iść. Poszedł po nią sam, ale to wbrew regulaminowi, ponieważ najwidoczniej reguły Snicket są tak skomplikowane, że to my mamy tą łatwiejszą część. Okej, mamy kontynuować, tak, dobrze nam idzie. W ogóle, żeby nie było, ta piłka chyba może paść w parę randomowych miejsc. Żryj! Szlak! Czemu nie trafiłem? Dobra, jest. Piłka do Snicket. The red thing, that's the Snicket ball. Now get it back to me as quick as you can so we can try and win this one. We need 22 off 7.3 with only 2 Snickets left. We got a chance because they just bowled a ball that wasn't a bowl. And there's no feelers in the circle. Problem is the footholes are really helping the left arm finger spinners out of the rough. This one's really got to be over until the last over. It's not gonna be over until the last over. And probably the last bowl of it too. No dobra, no to wracamy z płesią. Lubię to, że nasza nie wiem, funkcja jest, nie sprowadza się do aportowania. Bup. Dobra. Tak, więc właśnie co miałem mówić, zanim nie wbiłem się tego questa. Skończyliśmy Claptastic Voyage i generalnie tak, dodatek jest mega spoko. Myślę, że będzie ciekawszy do oglądania niż sam pre-sequel, który jest tutaj bardzo rwaną grą, tak to nazwijmy. Ale spoko, spoko. Przejdziemy od razu po zakończeniu tej serii. Dobra, i quest wykonany. Oh, mate, you did great. I finally got my century, whatever that is, and we either won or lost or drew or tied. Plus, we got 3 Snicket Maidens back in the pavilion. Oh, mate, I bloody love this game. Just needs a few rule changes so it makes completely and utterly no sense at all, and it'll be ruddy perfect. As a token of my esteem, I'd like to award you with membership of my Snicket Club. Dołączyliśmy do Snicket Klubu tego pana. Dostaliśmy skórkę, więc... Jej, wygraliśmy? Dobra, więc tak, tutaj jest jeszcze jedno przed nami. O, i to co pamiętam, ten quest doprowadzi nas plus minus tutaj, tak będziemy mogli od razu zająć się tym questem, ale dobra, najpierw do wykrzykniczka przed nami. I tak, to jest całkiem spora lokacja i nie ma tutaj dostępu do pojazdów z jakiegoś powodu. Kolejna dziwna decyzja ze strony deweloperów. O,
Dzień dobry. Skąd się pan tutaj wziął? Co pan tutaj porabia? Okej, mamy poziom, rozdajemy go sobie. Teraz, o mój Boże, grałem teraz jako Jack do... A, no tak, odbijanie się. Odbijanie się, logiczne. Oj, zapaliło się na niebiesko, to fajne. Nie zwróciłem naprawdę nigdy uwagi na to, że właśnie wypełnia się ten wskaźnik poniżej. Ale dobra, mamy teraz odbijającą się tarczę. Jest zajebibi. Z tego drzewka już raczej nic brać nie będziemy. Ogólnie myślę, że do końca głównej serii wpadną nam jeszcze może z dwa poziomy. No i w Claptrapie jeszcze może z kolejne 3-4, bo ten dodatek nie jest aż taki długi. Dobra, chyba potem pójdziemy w to. Tak mi się wydaje. Kuszące są te żywioły, ale mam problem z trafianiem, wiadomo, właśnie na piorun i ogień, tak? Więc nie jestem pewien, czy jest to dobra inwestycja. Ale wiecie, gun damage, why not? Dobra. Zobaczmy. Dalej, strzelajcie we mnie. O, zieloniutkie. Nice! O tak, to będzie urocze teraz. To będzie naprawdę fajne. I tak, mamy tutaj side questa, który z jednym wielkim nawiązaniem... O mój Boże, czy tu jest niewidzialna ściana? No, tutaj już nie ma na szczęście. Z jednym wielkim nawiązaniem. Zgadnijcie do czego, patrząc po tych robotach. Our craft crash-landed, however, and we need an escort to ensure our safe passage. Not that kind of passage. Will you help us, Vault Hunter? Tak, mamy nawiązanie oczywiście do C-3PO i R2-D2, w sensie bipającego małego niebiesko-białego robota i dużego złotego robota, który prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze nie wyszedł z szafy. I tak, mamy eskortować ich do... Jak on się nazywał? Dobby Van Adobe? Jakoś tak. Dobra, do Tobiego Vana Adobiego, więc ruszajcie. Oczywiście te roboty idą najbardziej drogą na obkoło jak się da i niestety to my musimy iść za nimi, nie one za nami, tak więc musimy iść ich trasą. Tak, i jakby całutki żart tego questa polega na tym, z czego, nie wiem, od chyba jakichś 15 lat śmieje się internet, czy ja, hej, R2-D2 to najbardziej klnąca postać w historii kina, bo musieli zabipać każdą jego kwestię, prawda? I oczywiście w przypadku Gwiezdnych Wojen to żart, ale tutaj ten malutki robocik faktycznie klnie non-stop. I tylko ten złoty robot go rozumie. Dlatego jest zabipany. Poważnie. O! Kolega ma odporność, co? Na pewno nie odporność, ale pociski wbite w głowę. Dobra, coś dropnęli panowie. O, to Moonstone, nice. Idę, głupie boty. To zabawne, bo nie rozumiemy, co mówi ten jeden robot. Ha, ha, ha. Ten żart totalnie nie robi się przestarzały bardzo szybko, ani nic, nie? I tak sobie idziemy. O, tych panów nie lubię. Tam,
A, szlakbeton, goddammit. Ogólnie tak, ci goście, kiedy odniosą rany, piją chyba, z iridium w formie płynnej i przemieniają się w formę zwaną jako Ascended. Wiecie, wszczekują sobie jakiś dziwny szajs, odzyskują zdrowie, są silniejsi, eksplodują czasami. Fajne rzeczy, good stuff, powiadam wam. Czasami opadowują magię dzięki temu. Coś jeszcze? Easy peasy. Thank goodness you're so protective. We're nearly there. We simply mustn't give up now. Chcę popatrzeć, czy nic nie mam przypadkiem. O, właśnie myślałem, bo lecz szutganie. Of course. Follow me. Nie, oni są w nas. Oni są z innego questa. Outrageous. No wonder she removed your main speech circuit. O tak, jeszcze sporszy kawałek. Generalnie mam wrażenie, że to snajperka jest do dupy, tak tylko mówię. Leć, mała bazuko. Tak, ładuj mi tarczę. Ładuj mi tarczę, dupku. Halo? A tu, to ty. No już, wstawać. O Jezu, jak się zebrał. Well, I don't know where you learn such gusset ridden sailor of talk, but you should know that is anatomically quite impossible. Powoli dobijam do celu. Wiecie, że generalnie ten quest trwa za długo, skoro przygotowane wcześniej przez twórców oskryptowane linijki tych dwóch botów zaczęły się powtarzać, prawda? Dobra, dobiliśmy. Oto i Toby van Adobe. What's this? Bots in a vault hunter? Sir, we were sent to find Toby van Adobe. Is that you? Is this thing recording? You did it again, Skag for brains. You left with my torque pedal exfoliating scrub. You know I totes depend on it and absolutely can't get any more, as only 30 bottles exist in the whole universe. I need to get ready to go out. Screw you, Toby van Adobe. You've got my only soap. To było całkiem zabawne. Oh, that's what that was. I used the last of it up just now. What's that? She found the other two bottles just before we left, and this whole trip was for nothing? I... Well, it got us out of the ship, I suppose. This is terribly embarrassing, but we can't pay you. Yes, I couldn't agree more. I poszły. Tylko my i Tobi tutaj zostaliśmy. I tak, cała sprawa rozchodziła się o to, że najwidoczniej dziewczyna albo była dziewczyna Tobiego van Adobe'ego miała jakieś wyjątkowe mydełko, które czyniło jej skórę super gładką i czystą i w ogóle fajną, a Tobi przypadkowo zwinął to mydło, kiedy odchodził / jechał tutaj. No i ona wysłała te dwa boty, bo on miał jej jedyne mydło. I tu jest generalnie jeszcze zabawny tekstik w podsumowaniu. Toby van Adobe był kiedyś uzależniony od mydła.
teraz już nie jest. I ten żart działa tylko i wyłącznie po angielsku. Wiecie, uzależniony od mydła i he's clean now, jest czysty, ale clean również mówi się na osoby, które pozbyły się uzależnienia. How rude. In that case, I have something for your troubles. I tak, mamy laser od Tobiego. Tak, jest to Bright Squadron Tobiego. Elegancki sposób, by być przypadkowym i niezdarnym. To jest przerobioną wersją zdania, które Obi-Wan wypowiedział do Luka na temat blasterów. Że blastery w porównaniu do mieczy świetlnych są przypadkowe i łatwo nimi chybić. I no, to żart. To tak, cały quest był żartem. Jej. Dobra, zostało nam jeszcze jedno. Tak, te boty stoją tutaj i nie zmierzają. Znikną, jak przeładujemy lokację. Bo to jest mega randomowe. Po tym, jak zakończymy grę w tej lokacji, pomyśli jeszcze kolejne zadania. Nie mam pojęcia, czemu po prostu nie dać ich teraz. Skoro i tak ta gra lubi sobie pospamować swoimi sidequestami. Nie mam zielonego pojęcia, ale tak jest. Deal with it. W sensie wiecie, i tak musimy obejść tą lokację w tej nazad parokrotnie przy tych wszystkich questach, podnoszeniu, ochranianiu i tak dalej. A tak, będziemy musieli to potem zrobić jeszcze raz, ponieważ grze przypomni się, że... O, to wygląda istotnie. Grze przypomni się, że jeszcze ma questy do wykonania. Z jakiegoś powodu miałem wrażenie, że to jest skrzynia, ale najwidoczniej się pomyliłem. I patrzcie, to kapitan Chief powrócił. Tak, powrócił i ma kolejną flagę. I say, lend a chap a hand, will you? I'm Captain Chef and I've just discovered this room. Kolego, mam do ciebie złe wieści. I lay claim to it before anyone else does. Oh, you look oddly familiar. Anyway, I brought the flag. King Greg adores it when you plant a flag. But royal protocol requires me to stand to attention and salute whilst it's being raised. No matter how hard I try, I can't seem to manage it. So if you can just retrieve it from my case and hoist the thing for me, I'll stand here and King Greg gets himself another colony. He is especially partial to colonies. I tak, mamy dokładnie te same żarty po raz drugi. Kapitan Chief powrócił i mówi, że jest obowiązany protokołem, by nic nie robić podczas odbijania nowego księżyca. Jedynym nowym żartem jest fakt, że... Ale on już tutaj był. I to jedyny nowy żart w tym wszystkim. Reszta to dosłownie powtórzony tekst. I tak, ten sam rytm. Yep, Captain Chief będzie sobie wesoło popierdywał. A my musimy wykonać brudną robotę. Poważnie, jeszcze żyjesz? Kapitanie, nie słyszę rytmu. Nie mogę walczyć bez rytmu. Nie w twojej sprawie. A okej, dobra, ten generator się zatrzymał. One's arm in the correct position, and one's salute can begin to wilt. Alongside, Vault Hunter. Help. I tak, kapitanowi Chiefowi znowu opada ręka. Now place it
plate. What the devil's the matter with... Wonderful salute assistance. I believe you may be a natural. Good Would you mind awfully doing the honors? Proszę bardzo, generator dusza. My ribs. I want them to be my right cheek. My nose. Get your ass in the back. Czy się zatrzymało? A, to już podwieszone, dobra, no to teraz na ten lecimy już. Nieco SMG. Wow, jest rozrzut. Dalej, dalej, dalej. Nie, nie to miał być. Tak, na innych postaciach mam inaczej skróty rozłożone, dlatego broni mi się mylą. Chryste panie, przestańcie nadchodzić dupki. Nie, nie to. To. No nie mogę zabić tej ostatniej osoby, no bo się wkurzę dosłownie. Well, I say good riddance to bad rubbish. You know, this could be an ideal spot for a snicket pitch. Tak, kapitan Chick zasugerował, że można by tutaj ułożyć fajne pole do snicketu. Dobra. Idę rozbroić miotłę. Well, that's a blessed relief. Even my prodigious salute muscles were beginning to quiver beneath the titanic strain. Oh, you seem to have made rather a mess. Not to worry, these things tend to clear themselves up in the end. Okay. Well, mustn't loiter. There are plenty of other undiscovered places eager to be civilized. Cheerio! I tak, rusza w nieznane. Więcej go nie zobaczymy. Uroczy jegomość. Jak to zrobił, że wylądował drugi raz na tej samej planecie? No nic. Dobra. Myślę, że podejdziemy sobie jeszcze kawałek dalej, jeśli chodzi o questa głównego. Żeby był jednak minimalny chociażby ruch w tej fabule. I zakończymy za jakiś czas. O, super, tlen mi się skończył. Dobra, jest gejzer tlenowy. Starczy. I tak, teraz to jest już dosłownie ostatnia prosta do końca. Będzie tutaj jeszcze jedno małe zadanko poboczne, ale ono jest bardzo po drodze i nawet jeśli wykonam je, do czego mi się niezbyt spieszy, powiem szczerze, to raczej oddamy je sobie już po końcu gry. Ponieważ tak, nawet po końcu fabuły będziemy mieli minimum jeszcze jeden odcinek bawienia się questami pobocznymi w podstawowym pre-sequelu. Dopiero potem przejdziemy do Claptastic Voyage. Yep, Jackie wysłano pomoc. So, since Sarpachick is dead, I'm gonna go ahead and throw some loaders your way. Moonshot's pinpointing you right now. Try not to be standing under the supply fire. You don't want to do that. Tak, Jack powiedział, że... These assholes still fighting? Their leader's in history. Why not kick back, take a break, go see the sights? Never mind, we'll wipe them out soon enough. That'll be in sight. Oh yeah, one. Tak, oczywiście. Jack powiedział, że jako, że Zarpedon nie ma już na stacji. To będzie mógł powysyłać nam loadery na pomoc. Tego prosił, byśmy nie stali przypadkiem w miejscu lądowania skrzyni z loaderami. To się źle może skończyć. Get behind me! Please! I'm gonna stop you! Proszę bardzo. Ah!
Ajajajajaj. Myślę, że trafił. Uuu, jest zawsze więcej. Trochę podejrzewał. Ta snajperka jest dziwnie słaba, nie podoba mi się to. Trzeba będzie znaleźć coś nowego może. Ktoś jeszcze z tyłu? Nie. Tutaj biała broń. Tak, jeszcze będzie okazja, że to wszystko posprzedawać, tak więc... To jest właśnie fajne, że wiecie, że mamy te loaderboty teraz. Ciekawe, czy gdybyśmy nie wykonali side questów, to Jack by mógł nam je zsyłać, bo w końcu wiecie, cały ten patent z transportem to jakby nasze działanie. Tak, więc hej, ciekawe, ciekawe. Ogólnie zawsze ciekawe, czy jeśli nie powykonujemy side questów dla poszczególnych postaci, to czy na pewno one do nas dzwonić, pytać co tam u nas, jak się mamy i tak dalej, tak dalej. Nice. Okej, wszyscy martwi. Elegancko. First, it just watched. Then it spoke. I understand now. It led us down into a vault of sorts. Inside it was so small, but so much more. Ran him off. Tak, i mamy oficjalne pierwsze przedstawienie Guardianów. Mimo tego, iż już ich widzieliśmy. Guardians. Obrońcy w skarbce. Oczywiście. Tak, czyli basically po tym jak Dal ich olał, Dal w sensie, żeby ich w sensie ekipy Zarpedon, zagubiony Legion, to... Wpadli oni przypadkiem na właśnie skarbiec i zobaczyli, co tam siedzi. Zobaczyli wiedzę, która była zbyt duża, by jakikolwiek pojedynczy człowiek mógł ją ogarnąć. I powiedzieli, że skoro i tak na papierze są martwi, to będą chronić ten skarbiec, nieważne co, przed ludzkimi oczami i ambicjami. To jest spoko i w ogóle, tylko poza faktem, żeby każdy skarbiec jest ewidentnie wyposażony w swoją własną, generowaną losowo armię Guardianów, tak więc nie do końca jestem pewien, czy zagubiony Legion... I'll be seeing you soon. Zapamiętajcie ten tekst. Tak. Co mówiłem? Tak, właśnie nie do końca wiem, jaki to jakby jest, jakby, co, jaki oni jeszcze mają cel, poza faktem, że... No hej, przecież jakby są Guardiani, oni to wszystko robią. Nie? I tak, po ostatnim odpale Jacka, po wysadzeniu połowy... Helios przez oko Destroyera. Tacitair w końcu przekonał Radę Hyperionu, by pozbyli się Jacka jako pracownika. A Jack powiedział, że hej, jeszcze jedno słowo. Że hej, jeszcze jedno słowo, a uczynię twoją śmierć bardzo powolną i bolesną. Tacitair powiedział trzy słowa, a Jack powiedział, no, niedługo się widzimy. I took no joy in executing the survey team, but they told me everything I need to know. A vault opened on Pandora. Hyperion has a weapon made from the creature within it. The dam has broken. Everyone will be looking for Elpis's vault. There's only one way to keep it safe. No właśnie. Destruction. Tak, cały ten plan z pilnowaniem Volta na Elpis przez zagubiony Legion działał bardzo fajnie do czasu, aż Volt Hunterzy z pierwszego Borderlands znaleźli i otwarli skarbiec na Pandorze. Tak, właśnie otwarli skarbiec na Pandorze, co dało innym do zrozumienia, że prawdopodobnie jest tych skarbców więcej, tych voltów.
Tak więc wszyscy szukają voltów, więc nie da się prawdopodobnie na zbyt długo schować tego na Elpis, skoro tylko taki mały księżyc. Tak więc Zarpedon wymyśliła tylko jedną opcję rozwiązania tego. Zniszczenie całego księżyca wraz z voltem. Cześć. Of course he does. Now kill him. Why? Nie zabiję go, Jack. Pieprz się. I don't kill people who aren't shooting at me. Thank you. Oh, what the hell? Don't let him live. Looks like that right there is the way in. Tak. Sprzeciwiliśmy się. Oczywiście możemy go zabić i to nie wpływa totalnie na nic. Ale dobra. Wiecie, nie wczuwamy się w rolę, totalny roleplay, nie? Wiecie, Athena ma swój własny kodeks, więc trzymajmy się go. Dobra, i tak, tutaj mamy automaciki. I tutaj sobie zapiszemy, bo przed nami chyba walka z bossem, jeśli nie mylę. Czekajcie, niech zerknę na mapę. Tak, przed nami walka z bossem. Tak, więc tak, to ogarniemy sobie w kolejnym odcinku. Tyle ode mnie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku Borderlands The Pre-Sequel u mnie na kanale. Strzałeczka.